Siema, ja jestem Michał, a dzisiaj recenzujemy sobie zestawik LEGO City 7631, wydany w roku 2009, składający się ze 189 elementów i przedstawiający taką oto wywrotkę. Jak widzicie, już zestawik mam zbudowany, jego cena katalogowa to 79,99, natomiast ja zapłaciłem równe 70 zł, co może już widzieliście w jednym haulu klockowym, jeżeli nie, to zapewne zobaczycie to w najbliższym czasie. Tak czy siak, bez żadnego przedłużania, przejdźmy do omówienia sobie tego fajnego zestawu. Oprócz samej wywrotki i oczywiście kierowcy, w zestawie znajdziemy również takie oto dwa głazy. Są one puste, tam w późniejszych latach, chyba 2012 rok, w serii górniczej były one wypełnione złotem. Oraz taki oto komplet znaków drogowych. Jeden informujący o tym, że są tutaj właśnie roboty drogowe. Drugi taka zwykła barierka oraz dwa takie podświetlane pachołki, chyba mogę tak powiedzieć. Od razu wyjmę tutaj naszego kierowcę. Przy okazji już widzicie jedną funkcję tej wywrotki, czyli właśnie ściągany dach, ale to jest raczej standard, więc to są klocki LEGO. I omówimy sobie teraz tą figurkę. Jak na lata, w których ten zestaw został wydany, jest to po prostu zwykły, klasyczny robotnik LEGO City. Niebieskie spodenki, jakaś taka bluza z paskami blaskowymi, pod spodem jakaś niebieska koszula, albo podkoszulek, nie wiadomo. Zwykła, uśmiechnięta twarzyczka, fajny czerwony kask. No może fajny, to za dużo powiedziane, po prostu zwykły czerwony kask. Natomiast od tyłu niestety brak nadruków. Natomiast jeżeli chodzi o samą wywrotkę, to na pewno rzecz, która jako pierwsza rzuca się w oczy, to 6 masywnych kół, 3 z jednej strony, 3 z drugiej, to raczej logiczne. Oraz fakt, że nasza wywrotka, jak widzicie, jest, tak to imię, łamana w pół, posiada coś w rodzaju przegubu. Działa to naprawdę fajnie, może momentami troszeczkę za luźno, aczkolwiek jednak jest to fajny mechanizm, fajnie, że wprowadzili coś takiego, a nie zrobili taką zwykłą, sztywną wywrotkę, że tak to ujmę. Jest ona oczywiście wzorowana na taką wywrotkę typowo górniczą. Jeszcze tutaj zauważyłem teraz, że z tyłu nie wyciągnąłem łopaty, w którą powinienem wyposażyć naszego robotnika. Zwykła czarna łopata, ale wracając do wywrotki. Przegub działa naprawdę fajnie, jest to bardzo fajna funkcja. Dodatkowo, co myślę, że dla większości osób jest logiczne, wywrotka może wykiprować to, co ma załadowane. Może wam to nawet pokażę na przykładzie tych dwóch głazów. Działa to bardzo fajnie, bardzo sprawnie. Po samej części ładownej mamy tutaj oznaczenia z jakimś tam numerem. Jest to oczywiście, jak zazwyczaj to bywa w zestawach LEGO City, numer zestawu. Od tyłu mamy dużo świateł, kierunkowskazy, światła stopu, wsteczne i tym podobne. Od drugiego boku wygląda to totalnie identycznie. Natomiast kabina naszego kierowcy posiada na dachu dwa koguty oraz od boku nadkola, czego nie znajdziemy tutaj. Wygląda ona całkiem fajnie, chociaż mi osobiście aż tak do gustu nie przypada, ale jest naprawdę fajnie odwzorowany ten model. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście lusterka, które są moim zdaniem najgorszą częścią tego zestawu, gdyż nie wiem, czy jest to moja po prostu wada tych elementów, ale strasznie luźno chodzą te lusterka i jak się na przykład odchyli za bardzo, to one cały czas opadają i nie wygląda to za dobrze, co chwilę trzeba je poprawiać, ale mimo wszystko zestaw jest naprawdę fajny i my możemy przejść już do podsumowania. Także tak prezentuje się cała zawartość tego zestawu rozłożona na jednym kadrze. Zestaw jest naprawdę świetny i myślę, że w połączeniu z chociażby koparką, która również wyszła w tamtych latach, lub innymi zestawami z tej serii takiej stricte budowlanej, mógł stanowić naprawdę świetną zabawę. Sam w sobie też jest świetny, aczkolwiek wiadomo, jest parę niedociągnięć, jak na przykład te lusterka, czy może troszkę kabina, może jest za bardzo studów trochę tutaj widać. Tak czy siak, zestaw jest naprawdę świetny. Ja dziękuję wam za oglądanie. No i cześć.